Tak, obóz łódzki mieścił w sobie i mnożył kilka zbrodniczych aktywności. Je wszystkie jedna po drugiej omawiam w książce, punkt po punkcie. Przede wszystkim był to obóz koncentracyjny, ponieważ koncentrował w jednym miejscu ponad 1000 dzieci. Ciągle dowożono nowe, 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 tamte przepadały, które nagle znikały. Oczywiście te liczby, które podał pan Błażej Torański, to są liczby, które wynikają z tego, co zostało, a zostało prawie nic. Ale dokumenty zniszczone. Dokumenty zostały zniszczone. Więc te liczby, którymi posługują się historycy, no to są takie liczby no, historyczne, to znaczy te, które można sprawdzić gdzieś organoleptycznie, ale sami historycy przecież przyznają, że są bezbronni wobec obozu na Przemysłowej, są bezbronni, ponieważ dokumentów nie ma, a to właśnie dokumenty są czymś, na czym pracują historycy. Także obóz koncentracyjny, obóz pracy, bo był to również Arbeitslager, ponieważ dzieci rozorganizowane tam przecież miały warsztaty pracy i od rana do wieczora, świątek, piątek i niedziela pracowały na rzecz III Rzeszy. One przecież tam miały warsztat rymarski, szewski, przeróżne, iglarnie. Także no to możemy potem nawet jakoś tam jeszcze osobno rozwiniemy z pewnością. Tak, omówić, ale to był obóz pracy, tam nikt nie leniuchował, nie pracowały tylko dzieci najmłodsze. Po trzecie, był to obóz, który miał taką funkcję bardzo praktyczną przesiewania dzieci, które nadawały się do germanizacji. Nieopodal 800 metrów przecież Rasenamt, gdzie teraz mieści się szkoła ojców Bernardynów, czyli docelowo to, co miało być, bo miejsce zorganizowane przez błogosławionego Anastazego Pankiewicza. Stamtąd go wyrzucono dzieci profesorów, zaanektowano to już w 1940 roku. Też przed tak, wojną, tak, dokładnie, przed wojną. Nie zdążyła chyba nawet trzylecia obejść, a już ją Niemcy zaanektowali, wywieźli do Niemiec wszystkie najcenniejsze rzeczy, przedmioty, bo ona była doskonale wyposażona, to trzeba powiedzieć, że to, co Pankiewicz zrobił, to było na miarę wszechczasów. Niemcy się zachwycili, załadowali ciężarówki tymi wszystkimi pomocami naukowymi i wywieźli to do swoich dzieci, a tam zrobili naszym dzieciom Rasenamt, to przerażające. Więc te dzieci, które na zbiórkach, na apelach okazywały czyli się... Czyli mówisz terminem fachowym taki obóz do germanizacji? Tak, tak, po prostu biuro rasowe, tak, biuro rasowe. Także jeszcze ten aspekt, te najmłodsze dzieci, które miały niebieskie oczy, błękitne oczy, blond włosy i odpowiednio na odpowiedniej wysokości szczękę, uszy i tak dalej, rasowo były przydatne, one były wywożone do Niemiec po prostu. Także ten obóz był obozem pracy, obozem śmierci. Nie zagłady, bo to nie te liczby, tak, ale był obozem śmierci, ponieważ jeżeli dziecko jest ciężko chore, albo nie daje rady pracować, jeżeli jest wyczerpane, jeżeli mdleje, jeżeli się boi, jeżeli krwawi, jeżeli ma gruźlicę i jeżeli mu się nie pomaga, tylko się je pogrąża, jeżeli się go nie leczy, to jest zabijanie dziecka. To jest zabijanie, więc dla mnie był to po prostu obóz śmierci.